Rozpocznę tak, mam nadzieję, nikt się nie obrazi, pół żartem, pół serio, ale panie burmistrzu, melduję wykonanie zadania, tak? Kiedy spotkaliśmy się, dzisiaj mija 931 dni, ja sobie sprawdziłem od powołania mnie na stanowisko prezesa, pan burmistrz powiedział do mnie tylko trzy słowa. Relaks, relaks, relaks. No tak, odpoczywa. Tak, ta, nie, właśnie to nie chodziło o odpoczynek, tylko chodziło o to, żeby ten relaks, bo tak też mówimy na kąpielisko na Karłowie, no żeby tym tematem, to było najważniejsze zadanie, które zostało mi, że tak powiem, powierzone do wykonania, więc mija 2,5 roku, ponownie możemy zagościć tutaj i skorzystać z uroków tego miejsca. Jak widzicie, te 2,5 roku to naprawdę bardzo dużo pracy. Te 2,5 roku nie zostały zmarnowane, one zostały wykorzystane w 100%. Zmieniło się bardzo dużo. Zmieniło się to, co widzicie, ale też dużo było zmian takich, których no, nie jesteście w stanie zobaczyć. Zmiany rozpoczęły się od zmiany planu zagospodarowania przestrzennego tutaj, który pozwolił nam uregulować sprawy własnościowe, jeżeli chodzi tutaj o mieszkańców domków, których widzę też się pojawili tutaj. Dzięki temu państwo z Alei Dębowej mogli wykupić działki, za które zapłacili zaliczkę 10 lat temu. Tak? Taka była skala zaległości, dlatego dzisiaj są pełnoprawnymi właścicielami. I tutaj ta nasza współpraca wtedy się zaczęła, było różnie, było czasami śmiesznie, czasami było troszkę tak bardziej z przeszkodami, natomiast no, efekt jest taki, że no, to wszystko już gra, to jest wszystko ułożone i tutaj bardzo chciałbym podziękować, też widzę pan Adam Krukiec, który jest szefem tutaj tego stowarzyszenia, więc panu Adamowi, który tam stoi, bardzo dziękuję za tą współpracę. Nie widzę pana Czesia, bo pan Czesiu wcześniej był prezesem, pan Czesiu też, a o jest pan Czesiu tutaj, przepraszam. Z panem Czesiem tutaj też żeśmy tutaj sporo czasu spędzili, żeby to wszystko układać, więc panie Czesiu, dziękuję bardzo za pomoc. Tak jak mówię, ta współpraca rozwijała się bardzo dobrze i kolejną inwestycją, pierwszą inwestycją, która została zrealizowana, to był wodociąg. Wodociąg do tej pory na zimę musieliśmy go zamykać, bo on miał już 60 parę lat, dzisiaj mamy nowy wodociąg. I ten wodociąg jest już taki, że państwo mogą spędzać tutaj cały rok. Ta współpraca, jak mówię, była bardzo dobra, bo no, tutaj mieszkańcy tych domków praktycznie w połowie sfinansowali budowę tego wodociągu, co jest bardzo ważne, bo bez ich pomocy ja bym sobie z tym raczej nie poradził. Będę tak się rozglądał, co dalej, tak? Piękny budynek. Jak państwo pamiętacie, tamten stary, wysłużony, to też już pewnie 60-70 lat, ja nawet nie wiem, ale gdzieś mniej więcej tyle. Budynek, no, po prostu tak jak za budynek, jak za kąpielisko musieliśmy się wstydzić. Ja zamykając ten OSIR, spadła wtedy, nie OSIR, zamykając kąpielisko, spadła na mnie fala krytyki, że zamykamy i że z panem burmistrzem będziemy... Nazywano nas likwidatorami kąpieliska na Karłowie, tak? Można sobie odszukać te wszystkie posty, one nie zginęły. Myślę, że jak na likwidatorów kąpieliska poszło nam całkiem dobrze, więc ten budynek powstał, tutaj wykonywała go firma pana Władysława Skiby, którego dzisiaj nie ma. Mam nadzieję, że pan Władysław szybko wróci do formy i tutaj też nas odwiedzi. Jest syn pan Piotr i panu Piotrowi dziękuję bardzo za to, że udało się go wykonać w ekspresowym tempie, ale też udało się go wykonać no, idealnie. Jest piękny, naprawdę bardzo dobrze wykonany i tutaj naprawdę duże brawa dla firmy, bo tak samo jak my, tak samo firma pana Piotra musiała się mierzyć z niecodzienną pogodą, bo pogoda, pamiętacie, w maju jeszcze była zimowa, do tego doszedł COVID, który nas nie omijał, więc naprawdę tutaj ekspresowo i bardzo dobrze. Chciałem też podziękować Damianowi Łabarczukowi, który jest tutaj projektantem, stoi koło Piotrka i zaprojektował. Pomyśleliśmy, jak to ma wyglądać. Ten budynek jest trochę mniejszy, ale ma przypominać ten stary, wysłużony budynek. Także Damian, bardzo dziękuję tutaj za to wszystko, co zrobiłeś dla nas, tak?
Piotrek, jeszcze firma Piotrka wykonywała wspomnianą sieć wodociągową, ale też wyburzała te stare, wysuszone budynki, także kawał dobrej roboty i muszę też podziękować Piotrkowi, bo na każdy telefon, na każde zawołanie, no było cały czas o 6 rano, o 22, tak, i tutaj dołożył od siebie, nie pobierając za to żadnych dodatkowych środków, bardzo dużo, także dla ojca wyrazy szacunku, dla ciebie też i bardzo dziękuję. Jak państwo widzicie, to chyba najładniejszą częścią tego obiektu jest ten brodzik, choć tak naprawdę to nie brodzik, tylko już odkryta pływalnia spełniająca wszystkie warunki, jakie trzeba spełnić, jeżeli chodzi o badania wody. To jest dokładnie ten sam system uzdatniania wody, który jest na Milickiej Fali. Ta woda się niczym nie różni od krytej pływalni. I tutaj została ona wykonana przez firmę Aspekt Inwestycje z Wrocławia. Nie ma pana Grzegorza Drożdża. Właściciela firmy jest pan Andrzej, tam sobie już siedzi. Kierownik projektu i tutaj, który do ostatnich dni jeszcze w pocie czoła wykonywał, panie Andrzeju. Na pana ręce naprawdę ogromne podziękowania, bo tutaj jak spotykam się już powoli z ludźmi, to wszyscy mówią, że mamy tutaj Palma de Majorca, tak? Bo palmy też są w końcu prawdziwe, a nie sztuczne, tak jak były kiedyś, więc no jest ten klimat, tak? I naprawdę pięknie to wygląda, także panu Grzegorzowi i panu i wszystkim pracownikom dziękuję. Jak państwo widzicie, ta inwestycja, to jest pierwszy etap modernizacji kąpieliska. Jak państwo widzicie, nastawiliśmy się na rodzinę, na dzieci, więc jest też piękny plac zabaw, z którego możecie korzystać. Jest ten brodzik, została całkowicie wyremontowana zjeżdżalnia. Z myślą o moich przyjaciołach tutaj z rowerzy, aktywnie po Dolinę Doryczy, która w zimie odrzuca rowery, a stają się morsami, powstała wiata grillowa, żebyśmy w styczniu tutaj w tej wodzie, po wyjściu z tej wody nie musieli marznąć. Także wam też dziękuję tutaj za wsparcie, które cały czas od was dostawałem. Będę dziękował dalej. Panu burmistrzowi jeszcze raz za zaufanie i podjęcie ryzyka, bo nie wiedzieliśmy, jak to będzie, bo to dla mnie też była nowość. Natomiast jeszcze, panie burmistrzu, dziękuję za wsparcie pracowników wydziałów gminnych, bo tak naprawdę te drzwi były szeroko dla nas otwarte i wszystko było wykonywane w ekspresowym tempie. Dziękuję panu staroście, bo to również to samo. Panie starosto, Marcin, tak, kierownik i pozostali, to po prostu był wszystko ekspres. Także no, bez waszej pomocy to też by się nie udało. Dziękuję panu Edmundowi i radnym Rady Miejskiej, którzy mnie wspierali za to. Tak trochę powiem żartem, też pół serio, że chyba stałem się ulubieńcem tej Rady, bo byłem na spotkaniach, sesjach, komisjach ponad 20 razy, co stanowi chyba jakiś swoisty rekord. No stałem się ulubieńcem, chodzę, rozmawiam, spotykam się. Nigdy... Tak, może to dopiero początek, jak pan Edmund mówi. No było różnie, było gorąco czasami, ale myślę, że tutaj co widzicie, obroniło się, tak? Te słowa, które mówiłem 2 lata temu na tych sesjach na komisjach, zostało wszystko spełnione w 100%, tak? Tu nie ma na marginesu, nie było marginesu na błąd, wszystko się bardzo dobrze ułożyło. Dziękuję również Radzie Nadzorczej, nie widzę nikogo. Miał być pan Andrzej, dojedzie. Także dziękuję bardzo, bo wsparcie było... Przepraszam, Łukasz jest w Radzie również Nadzorczej, wiceburmistrz. Natomiast dziękuję, bo te rozmowy też były bardzo konstruktywne i tutaj też czułem wsparcie cały czas. Rozglądam się, bo nie chcę nikogo pominąć. Idzie pan przewodniczący, to nie słyszał podziękowań. Panie przewodniczący, teraz już publicznie. Bardzo dziękuję za wsparcie. Ale wejście. Tak, wejście smoka. Pana Andrzeja, zapraszamy do nas. Już zaraz będziemy przecinać, tylko wujek jest gaduła. Tak, słuchajcie, dziękuję też pracownikom Milickiej Fali. Tutaj pan Mieciu, pan Marek, tak, Krzysiek, ratownicy, panie kasjerki, panie sprzątaczki. Słuchajcie, też to była... Był problem z tym, przynajmniej u niektórych był problem, że zamykamy Milicką Falę. Gdybym tego nie zrobił, tak, to dzisiaj ci pracownicy byliby tam, nie byliby tu i nie otworzylibyśmy tego kąpieliska. Pracownicy moi, to bardzo, bardzo, bardzo im dziękuję.
ostatnie 3 miesiące w śniegu, w deszczu, z COVID-em, tak, bo praktycznie wszyscy COVID-a przeszliśmy, w pocie czoła, te prace trwały jeszcze do dzisiaj. Więc bardzo, bardzo Wam dziękuję, bo bez Was nie byłoby dzisiejszej uroczystości. Oprócz tej pracy takiej typowo fizycznej, słuchajcie, to 2 lata spotkań, 2 lata różnego rodzaju negocjacji, działania logistyczne, no było tego sporo i tutaj nie udałoby się też tego, gdyby nie wsparcie pana Andrzeja Kubiaka, bo to jest człowiek do zadań specjalnych i to jest mistrz świata pod każdym względem. Tam stoi nasza Renia kadrowa, kucharzewska. Renia, że tak powiem, trzyma kasę, więc jest bardzo ważną osobą i tutaj cały czas kontroluje nas. I gdzieś jest jeszcze, nie widzę, Rafał Binkiewicz, kierownik tutaj obiektów. I to też jest taka ekipa, z której jestem bardzo zadowolony, bardzo szczęśliwy. Bo tak samo, tak jak mówię, była praca taka fizyczna typowo do wykonania przez te ostatnie miesiące, ale też była praca ta taka właśnie logistyczna, żeby to wszystko dopiąć na ostatni guzik. Nie mam kartki już teraz. Panu Ryszardowi też dziękuję, radnemu wojewódzkiemu, bo też rozmawiamy o tym, co było, rozmawialiśmy, ale też myślimy już o przyszłości. To jest pierwszy etap modernizacji, chociaż ja cały czas powtarzam głośno, że to jest drugi etap modernizacji, bo pierwszy etap to nie była modernizacja kąpieliska, ale modernizacja OSIR-u. Jak pamiętacie albo nie pamiętacie, pan burmistrz przejął OSIR z 2-milionowym zadłużeniem, tak, po swoim poprzedniku i to że mamy dzisiaj OSIR, to też no, sporo działań było w tym zakresie zrobionych, żeby go utrzymać. Mamy drugi etap zakończony dzisiaj. Jutro zaczynamy trzeci etap, mamy plany, już toczą się rozmowy. Myślę, że koło września, października będziemy coś więcej wiedzieć, bo ten okres dalej jest trudny. Więc bardzo dziękuję tu wszystkim, którzy mi pomagali. Tylko jeszcze dajcie mi chwilę, żebym ja nikogo nie pominął. Andrzej, kogo? Chyba wszyscy, tak? To na koniec jeszcze bym chciał mojej ukochanej żonie podziękować, że wytrzymała ze mną. No to dwa lata nerwówki, naprawdę. 2 lata nerwów, ale tak jak mówię, no wydaje mi się, że jest fajnie. Takie komentarze pierwsze bardzo mnie cieszą, że wygląda to no, solidnie i fajnie. A będzie, mogę zapewnić Was wszystkich, wyglądało jeszcze lepiej. No i chyba tyle. Jeżeli kogoś pominąłem, to naprawdę przepraszam, ale jest naprawdę, było sporo, tak? Było sporo, 2 lata ciężkiej pracy, za którą jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję. Dziękuję panu Jackowi za te podziękowania i te słowa. Ten rys historyczny, co się działo. A teraz bym poprosił może jeszcze pana burmistrza Piotra Lecha, żeby zabrał głos i też parę słów powiedział. Kochani, tak, to obszernym wystąpieniu oczywiście zabrał mi prezes kilka wątków. Ten pierwszy to oczywiście hasło. Panie prezesie, będzie pan miał, jeśli nie był wtedy prezesem, panie Jacku, będzie pan miał 3 rzeczy do zrobienia. Po pierwsze relaks, po drugie relaks, po trzecie relaks. Widzę, że dobrą ma pamięć, jest młodszy ode mnie, więc dobrze to pamięta. Krótko, chcę podziękować radnym, dzięki którym mogliśmy w ogóle pomarzyć o podjęciu tej inwestycji, za te decyzje o dokapitalizowaniu, za te decyzje dotyczące planu, zgód sprzedażowych. To bardzo pomogło zarządowi spółki. Byli też radni, którzy wybrali osobliwą formę wsparcia i pracy. Przychodzili tutaj wtedy, kiedy trwały prace, przychodzili tu w klapkach, w płetwach, w okularach, goglach, w slipkach. No i w taki sposób tutaj pracowali. Ja Wam bardzo dziękuję, Marzeno, Artku, Staszku, Andrzeju, panie Edmundzie, że nie przychodziliście tu w slipkach, nie przychodziliście tu w płetwach, bo to był stracony czas. Strata czasu i strata energii. Wzięliśmy się za relaks, wzięliśmy się za ten ośrodek, który kochamy z czasów młodości
i dzisiaj mamy etap pierwszy. W imieniu moich wnuków dziękuję, bo już infrastruktura jest dla dzieci, panie prezesie. W imieniu dziadków proszę o krok drugi. Mam nadzieję, że przy tej współpracy, przy tej energii, którą się pan wykazuje, będzie to możliwe. Na razie dziękuję i gratuluję. Dobrze, dziękujemy. Może przemówień dosyć, bo już trochę jesteśmy zniecierpliwieni, ale teraz będzie uroczyste otwarcie poprzez przecięcie tej wstęgi. To będzie otwarcie zarówno nowego budynku, jak i nowego sezonu kąpielowego na zmodernizowanym kąpielisku Karłów 2021. Pana Mieczysława Dajczmana, to jest najstarszy pracownik tutaj w tym miejscu. Jakbyście chcieli coś wiedzieć o tym kąpielisku, to on wie wszystko. On wie wszystko, on wam wszystko opowie. Pracę zaczął w XX wieku. Poproszę jeszcze pana Krzysztofa z Golińskiego, naszego też najstarszego ratownika, który jak ja byłem małym żądzem, pilnował, żebym ja się tu nie utopił. I pana Piotra Skibę, wykonawcę tego budynku. No i pana wiceburmistrza. Zapraszam, panie Łukaszu, też tu do nas. Panie przewodniczący, mamy jeszcze nożyczki, zapraszamy. Będzie nas więcej. No właśnie. Chociaż jedno. Uśmiechamy się. 3, 4. Wielkie brawa. Wielkie brawa. Myślę, że można uznać, zaraz będzie ten obiekt za otwarty, ale musi się stać jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Poproszę jeszcze teraz pana proboszcza, przepraszam, księdza proboszcza, Jezus, stres, aby nam poświęcił nowo oddany budynek do użytkowania, ale również, żeby poświęcił też tą wodę, bo jak wiemy, woda bywa niebezpieczna, a tego byśmy chcieli uniknąć. Kiedy tak słuchałem pana burmistrza i mówił o wspomnieniach dzieciństwa, to ja jako młodzieniec przyjeżdżałem tutaj z ministrantami na obozy do kościoła, w którym teraz pracuję jako proboszcz. I tutaj przychodziliśmy na ten basen, dlatego cieszę się, że też mogę dzisiaj tutaj też pobłogosławić i to miejsce, i tą wodę. Takie miejsca służą odpoczynkowi. Papież Jan Paweł II mówił kiedyś, że odpocząć, to znaczy począć na nowo, narodzić się na nowo, odnowić siły, i my chcemy też o tym pamiętać. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ciebie Boże nieustannie wielbimy, bo kierujesz wszystkim przedziwnie. Ty mądrze wyznaczasz ludziom pracę i obowiązki. Pozwalasz im zmęczeniu ciała i dusza szukać pokrzepienia i szlachetnej rozrywki. Prosimy Cię, Pan, Szatan Najłaskawszy Boże, niech wszyscy, którzy w wolnym czasie będą tu przybywać, z tego basenu korzystać, zaznają duchowego odpoczynku oraz umocnienia zdrowia duszy i ciała i ubogacają się bratnią życzliwością i radością, z radością dają Tobie chwałę przez Chrystusa Pana naszego. Pobłogosław także tę wodę, która i chroni wszystkich, którzy będą z niej korzystać, oddalaj wszelkie niebezpieczeństwa i tak jak ratowałeś świętego Piotra pod mętach wody, tak też wszystkim pozwól wrócić szczęśliwie na brzeg. Przez Chrystusa Pana naszego. No cóż, moi mili, myślę, że już to wszystko, co powinno się zdarzyć, się zdarzyło. A teraz zapraszamy wszystkich do korzystania z tego jakże ładnego obiektu,
a mam nadzieję, że wkrótce jeszcze ładniejszego.